Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey i zadań pobocznych ciąg dalszy. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się przede wszystkim zapolowaniem na niedźwiedzia Kalisto. A co będzie później, to się okaże. Myślę, że damy radę spokojnie wykonać jeszcze jedno zadanie poboczne. Chciałbym wam powiedzieć, że jeszcze jeden level i będziemy szli zabić mityczną meduzę, ale nie jestem w stanie tego obiecać. Na pewno spróbujemy, a czy się uda, to się okaże. Ja podejrzewam, że dobicie poziomu zajmie nam jeszcze raczej ten i następny odcinek, jak nie ten i jeszcze dwa odcinki. No, skocz koniu. Ja nie jestem w stanie tego wykluczyć, że tak naprawdę dobicie 48 levelu to mogą być nawet aż 3 filmy. No ale wiecie, no ja nie mam na to zbyt dużego wpływu, jedyne co mogę zrobić, no to jeden godzinny materiał, ale czy jest sens, czy byliby ludzie, którzy to obejrzą, tego to ja nie wiem. Na pewno wiem, że są serie takie jak Ark czy Minecraft, z których warto jest robić długie filmy, bo wszyscy je oglądają, ale z Assassina raczej lepiej sobie radzą filmy krótsze. Stąd też mamy już ile nagranych filmów? Nie wiem, to już ze 114 filmy. Jak już nawet nie 120, więc no faktycznie dużo lepiej radzą sobie tutaj filmy krótkie. Zresztą kiedyś nagrałem film, chyba jeden z dłuższych filmów z tej serii, to było 33 minuty i pojawiły się narzekania, że ten film jest zbyt długi. Niestety. A kiedy wrzucam filmy z Arka czy z Minecrafta, to one mają po parę godzin watch time'u na spokojnie, więc też patrzę sobie na ten wykres. Które momenty filmu były obejrzane i nie ma tak, że tam nie wiem, film został na przykład przeklikany przez 5 osób i po prostu kolejne 20 osób obejrzało początek, dlatego ma to tak dużo watch time'u. Nie, no to mam mniej więcej właśnie jest taki fajny wykres, celownikiem wam teraz pokażę, że to jest właśnie coś takiego i tak się trzyma na jakimś tam poziomie, powiedzmy 15% tych osób, które obejrzały do końca. I to jest według mnie fajne. Niedźwiedziu. Ale chyba nie powinien być wyzwaniem. Jest na 45 poziom. Ja poziom mam 47. Jestem dwa poziomy wyżej od niego. Zresztą jak widać, no życie mu spada całkiem szybko. Oczywiście wiadomo, że on jest jednym z tych, nie wiem, mitycznych stworzeń, czy jakby go nazwać. Więc no, on będzie silniejszy niż zwykłe niedźwiedzie. Ale tak czy inaczej, no widać tutaj, że prawdziwym wyzwaniem to dla nas nie będzie. Jak na przykład ta meduza, którą naprawdę, naprawdę ciężko było zbić, czy ten steropes gromosiewca, wielki cyklop, którego zabiliśmy, też stanowił dla nas problem, ale tylko i wyłącznie ze względu na jego dużą ilość życia. No a ten niedźwiedź to jest po prostu, jak sami widzicie, kwestia czasu, bo ani to dobrych ataków nie ma, ani dużych obrażeń. I tak naprawdę zabicie go to jest jedynie czysta formalność, to jest jak złożenie podpisu na papierze. On już nie żyje. Samo to, że ja przyszedłem do jego jaskini, do tej jego nory, no to już tak naprawdę jest wyrok do tego niedźwiedzia, bo zresztą widzicie, że naprawdę przypieram go dość mocno do ściany i nie daję mu ani chwili na atak. No i niestety, no tak się zakończy jego żywot, który mógł być i długi, ale śmierć jego będzie szybka. Opuszczenie terenu walki? Serio? On się skillował, czy mi się wydawało przez to? Ja wiem, że zwierzęta się leczą w momencie, gdy ja opuszczam teren walki, ale nie wiem, czy on się wyleczył. Wydaje mi się, że tak. Minimalnie. No ale jeśli on wyjdzie za teren walki, no to ja też powinienem móc w teorii. Z tym, że on nigdy nie będzie przede mną uciekał, to jest ta różnica, że niezależnie od tego, ile on będzie miał życia, czy ile ja będę mu zadawał obrażeń, no to tak czy inaczej, on zawsze będzie chciał walczyć. A no jednak gracz może gdzieś uciekać, więc no jakby nie patrzeć, może to być też tak, że po prostu twórcy nie przewidują tego, że ja będę tak napierał na tego niedźwiedzia, że on będzie aż wylatywał z tej areny naszej walki, bo tutaj, gdzie są te pnie brzozowe, no to my tutaj mamy zapewne przez twórców wyznaczoną arenę do walki z tym niedźwiedziem. No już mu została 1/3 życia. No tak jak mówiłem, no mi nawet połowę życia nie był w stanie zbić. I walka z tym niedźwiedziem to jest jedynie czysta formalność.
bo tak mówiłem, wyrok śmierci na niego został podpisany w chwili, kiedy zacząłem z nim walkę. I on nie ma prawa tego wygrać, no, nie ma najmniejszej szansy na to, że on zbije mi chociaż życie do odlowa, no, żeby miał czerwony pasek zdrowia, no, to jest nierealne po prostu. I tak naprawdę, no on już ginie, no, to są jego ostatnie chwile, jestem ostatnim, co zobaczy w swym nędznym życiu. No i czy mi przykro, gdzie nie przykro mi, trzeba było go zabić, to przyszedłem go zabić. Trafił nawet dwa razy, kurde, potrafi oddać. No ale no, jak widzicie, no, on mi dał dwa razy, ja mu daję 10. Walnął dwa razy, jeden uniknąłem, używam skilla i się leczę. No i on, no i tak wygląda ta walka, no, on nie ma większej szansy, żeby ze mną wygrać, mimo... kurde, jednak zbił mi życie do połowy. Nawet musiałem użyć leczenia, to ciekawe. No ale tak jak mówiłem, no to on nie ma najmniejszych szans ze mną, no już mu resztka życia została, tak naprawdę ostatnich kilka ataków. Fajnie się z nim walczy w momencie, gdy on jest przyparty do ściany, bo on nie odskakuje wtedy ode mnie i mogę zrobić ile chcę. Kurde, ja mu się daję, może chciałem szybko skończyć, no dobra. Zabity. Mam tak coś głośno, no właśnie, bo miałem dźwięki na 16 aż ustawione, ale mi się wydawało, że mam coś głośno. Niedźwiedzia skóra, skóra niedźwiedzia Kalisto, wszystko załatwione. Wejdźmy sobie do tej jaskini, zobaczmy co tutaj jest. Jakieś tam śmieci. Ale wydaje mi się, że tu widziałem skrzyneczkę, dokładnie tak. To jest skrzyneczka, której nie da się tak po prostu otworzyć. Szkło obsydianowe, no... Nic ciekawego to tu nie było. Tutaj mamy kolejne jakieś rzeczy do otwarcia. Cenne klejnoty, no to też nie było nic, co byłoby jakoś dużo warte. Nie wiem, ze stówkę golda przy okazji pozbierałem sobie. No nic specjalnego, no nie ma się czym zachwycać. Odnieś skóry Dafne. Okej, okay. Domyślam się, że zostało jeszcze tych parę skór, które ja muszę zdobyć dla tej dziewczyny. Więc za wykonanie ogółem, łącznie tej misji, expa jeszcze nie dostanę. A może wypadałoby? Pytanie, w którym kierunku ona jest? W tamtym kierunku. Ok, 5000 metrów w kierunku, w którym patrzę. Czyli to powinno być Fokida. No i dokładnie tak. Jest w Fokidzie. Ja się napiję. Mojego niebieskiego Oshi. Byłem odwodniony przez trasę. Mało piłem, mało jadłem. Trzeba uzupełniać płyny. Pamiętajcie regularnie pić. A tymczasem ja idę oddać questa. Mamy tutaj piękny widoczek. I lecimy do koleżanki. Od polowań. Beast Slayer. I'm glad to see you again. The pelt from Callisto the Bear. I wish I'd had the chance to see this creature in the wild. It must have been stunning. It was, but there are other things on this earth far more beautiful. And wild? If not, then where would the challenge be in pursuing it? O, dobrze! I Cassandra zaliczyła. Chyba. Albo nie? Beast Slayer. I'll return when... Nie, muszę znaleźć inne skóry. No, expa dostałem te 38 tysięcy, to nie jest dużo. Ja potrzebuję coś lepszego. Jakie ja mam tu jeszcze misyjki? Zobaczmy, może zapomniane greckie mity. Cóż ja tu mam? Uwolnij więźnia, spotkaj się z aktorem, rzeźbiarzem, wodzem. No dobra, ja nie mogę tego chyba tak po prostu aktywować. Oznaczyć sobie. Tu są te bitwy. Książę Persji, tego ptaka nie znalazłem. Spartańskie pieczęcie. To ma złotą ikonkę expa. A przy okazji nie zostało nam tego dużo. Więc musimy sobie znaleźć jakąś taką twierdzę. Tu jest warownia. Widzę, że ja tutaj zabiłem już polemarchę. Więc nie będę tego powtarzał. Czy tutaj byłem? Tutaj w ogóle nie byłem. No to możemy sobie zrobić... nawet na złota, co to?
Sanktuarium Ateny, rozumiem. Czyli jakieś takie główienko. To pójdziemy sobie tam i wyrżniemy wszystkich w pień w tej twierdzy, czy co to tam jest. Weźmiemy oczywiście tą pieczęć Polemarchy, że go zabiłem. No i zgarniemy Free Expa. Tylko muszę sobie to miejsce oznaczyć, tak? To jest Sparta? To jest Sparta, dobrze, jest Sparta. Tutaj jest osłabiona w tym rejonie, więc będziemy mogli nawet wyruszyć na bitwę, pomóc Spartanom po wcześniejszym osłabieniu ich, a następnie im pomóc obronić ten rejon, bądź też dołączyć do Aten i wyrżnąć wszystkich Spartan w okolicy. Jednocześnie wypychając ich z tego regionu i pozbywając się ich wpływów w okolicy. Są i takie sposoby, co zrobię, to nie wiem. Ciekawi mnie też, czy jeśli są jakieś bitwy na mapie, to czy one się mogą rozegrać, jeśli ja nie dołączę do nich na czas, to czy one się rozegrają bez mojej ingerencji, to jest też ciekawe, bo wiem, że te ikony bitew na mapie są dość długo, a nie wiem, na ile długo tak naprawdę one są tutaj. Dobra, zabij Polemarchę, zabij kapitanów, spal zapasy, znajdź skarby. A to wszystko robimy. Czy ja się będę tutaj bawił w jakiegoś ninja? Chyba nie. Chyba włazimy od razu. Mordujemy. Trupów nawet nie ma co... O nie! Czwórka! Czwórka! Czemu czwórka nie działa? No dobra, chociaż mamy skrytobójstwo jeszcze na nim. Przynajmniej zadaliśmy jakieś duże obrażenia. Oczywiście gościu tutaj wzdycha, idziesz do piachu. Ten okrzyk Aresa, czy jak się tam nazywa, gówno ci da. Oczywiście ciebie czeka dokładnie samo co twoich trzech kolegów, których zabiłem przed chwilą. Nikt ci nie pomoże. A, chyba skończyły mi się te skille. Dlatego nie mogłem rzucić już tą włócznią. No szkoda, no ale trudno, niestety. Nie zawsze można. No, chciałem rzucić, ale nie dało się. No trudno. Mój kolega Homer idzie. Wszedł zapalić korzyść z węgiem, który nie wiem gdzie się znajduje w zasadzie. Więc wypadałoby znaleźć ten korzyść z węglem, wejść na jakieś wysokie miejsce i można by... Tu jest korzyść z węglem, okej. Okay. Nie wiem czemu mam jakieś spadki FPS-ów podejrzane. Nie mam pojęcia dlaczego tak jest, ale niepokoi mnie to trochę, nie podoba mi się to. No ale trudno. O, tutaj sobie możemy stanąć, to będzie spoko miejscówka. Gdyby oni nam tutaj powchodzili. To oczywiście będę mógł strzelać w tych ludzi, którzy będą chcieli tu wejść. I będę mógł ich potem zrzucać. Był kapitan, nie Polemarcha, okej. Okay. Menelaos, leć. Polemarcha też nie żyje. Dobra, zapalono korzyść z węglami, trudno. To nie jest dla mnie problem. Ja chcę się tylko tych koleżków tutaj pozbyć. A, Fobosa się wzywa pod X-em. Pod kusie bloki robi? Tak, poczuł. Jakiś pan zwany krytykiem, tam żaden problem też. Myślę, że możemy go sobie tutaj wypchnąć. O, nowy przywódca, to tutaj jest nawet przywódca. Co ciekawe. Zapraszam, zapraszam. Proszę państwa, do gazu. No chodźcie, śmiało. Chyba nie chcą tu wejść, to jest chyba za wysoko dla nich. Niestety, no. Raczej nie przekonam ich, żeby weszli w to miejsce. Mogę sobie znaleźć inne miejsce wysokie. Ale Polemarcha jest zabity, to jest najważniejsze. Pójdę na pewno pozbierać tą pieczęć. Zebrałem pieczęć, czy nie? Nie wiem. Nie zebrałem. Dobra, wszyscy się tu do mnie zleźli. Więc teraz czas iść na dach i może teraz uda się ich sprowokować, żeby tutaj się wspięli za mną. I chyba się udało. No tutaj tych wszystkich państwa możemy sobie pospychać. Nie będzie dla nas żaden problem.
Właściwie nawet będzie łatwiej. Najlepiej pozbyć się będzie od razu najemnika. No, chodź tu najemnik. A, oni się biją ze Spartanami też. Okej, no to papa. Lecisz. Ten nie chciał lecieć, widzę. Leć. Zabity. Szybko koleżka sobie poszedł do piachu. Słyszę niedźwiedzia jeszcze gdzieś. Nieważne. Dobra, gdzie zabiłem tego polemarka? Tutaj jest ten polemarka. Ja go gdzieś tutaj chyba zrzuciłem, tak mi się wydaje. Więc muszę zeskoczyć. I oczywiście pozbierać z niego itemy. Sprawy dotyczące najemnika. Ale nie mam tej pieczęci cholernej. To gdzie ja mogę tą pieczęć znaleźć? Bo ja nie mam pojęcia. Polemarchę zabiłem. Spartańska pieczęć, świetnie. Dobra, mamy to. Nie, czekajcie chwilę, bo... Nie, no nie mam włączonych żadnych zbędnych programów. Ja nie wiem, co jest nie tak, no. Wybaczcie, nie musicie się dzisiaj chyba przemęczyć z tymi małymi spotkami. Nic na to nie poradzę. Mam nadzieję, że dla was one nie są tak widoczne jak dla mnie. A zresztą nie powinny być, bo ja mam więcej herców na monitorze niż wy macie na ekranach. Niż wy macie nagranie w większej ilości herców. Może tak. Znaczy macie nagranie w mniejszej ilości herców niż... ja mam monitor. Tak mogę to fajnie wytłumaczyć. Nie ma sensu chyba z nimi walczyć. W sumie to nasze zadanie się skończyło. Myślę, że teraz możemy tylko i wyłącznie ukraść te wszystkie rzeczy, spalić zapasy wojenne i na tym nasza misja się kończy. Bo wszystkich ważnych ludzi mamy tutaj pozabijanych. Leć pan. Dobra, jest przeszukane. Tych tutaj można zostawić. Ale tu się gęsto zrobiło. Zostawcie mnie, panie. To jest do spalenia. Ciekawe mnie w ogóle, czy warto jest wykonywać te miejsca, oczyszczać je. Tak w 100%, czy raczej nie ma to większego sensu. Na pewno będziemy mieli to odhaczone na mapie. O, kapitan nie żyje drugi. To pewnie któryś z najemników go zabił, którzy tu przyszli. Gigantyczna buława, to jest syf, jak zawsze. Można osłabić polis. Czemu nie? Ale tu jest tych Spartan. Normalnie jak mrówków. Ale mi to nie przeszkadza, ja tu jestem tylko po to, żeby ukraść wszystkie skarby i pospalać im zapas. To jest jedyne, co muszę tutaj zrobić, więc ja tak naprawdę mogę mieć gdzieś tych wszystkich ludzi. Ale akurat przywódcy można zabić. No. I Beocja jest wrażliwa na ataki. Przywódca pokonany. Nie spojrzałem tylko ile spadał nam przywódca. 1600, dobra. Nie ma za bardzo skarbów. No jakby to miało dłużej trwać, to raczej chyba nie ma sensu, żeby... Tu jest skarb, świetnie. Skarb jest polis jeszcze w dodatku. No to super, 3000 pieniążka. No raczej mi się ten pieniążek nie przyda na nic. Ale lepiej mieć niż nie mieć, nie? Jeszcze trzeba znaleźć dwa zapasy wojenne, tak? I dwa zapasy wojenne i dwa skarby, okej. Okay. No to już jest niedużo, możemy sobie to nawet teraz... Pościg nawet zgubiony. Zupełnie przez przypadek, bo ja nawet nie chciałem ich gubić. Mi to było wszystko jedno. Czy oni będą mnie ganiać, czy też nie. No przestali się bić z najemnikami. Gin.
Już mnie tu nie ma. Szkoda, że się z najemnikami nie biją, bo jednak ci najemnicy tutaj też syfu mogli narobić trochę. I przy okazji odciągnąć uwagę ode mnie. A muszę chyba wyjść... O, widzieli mnie. Chciałem powiedzieć, że muszę wyjść chyba za płot, ale... Ale chyba jednak nie muszę wychodzić za płot. A może jednak? Nie te. Karas niedostępny. Okej, okay, czyli co? Ja jestem dalej w tej warowni. A tutaj, no zobacz, dobra, spadajmy sobie tą jaskinię. W zasadzie nie ma przeciwwskazań, żeby tego nie robić. Możemy sobie tutaj wejść. Może będzie tutaj coś ciekawego. Nie, no my cały czas jesteśmy pod tą warownią. To chyba nie ma znaczenia, czy będziemy w tej jaskini, czy też nie. Zaraz blisko jest najemnik i Karas dostępny. Czy dlatego, że jestem bez kim, czy dlatego, że jestem na terenie... Znowu zapalono kocz z węglami. Co jest? Dobra, teraz tak. Przyda mi się odszukać te rzeczy. Tam jest skarb, tam jest skarb. Zapasy wojenne są tam. Dobra, no to wszystko mamy na mapie. I to już jest nam zupełnie, stuprocentowo wręcz zbędne, żeby tutaj zajmować się z nimi walką. What? Who's there? Ja jestem there. Sęp. Nie wiem, po co ja tego sępa biję i tak nawet za niego jest pan. No. Sam środek przeciwników. O, oni są zupełnie niegroźni. Nie ma się tutaj czym przejmować. Bierzemy pochodnie. Palimy zapasy, wychodzimy, idziemy też ukraść kolejne skarby. Tu są niedźwiedzie, okej. Tu jest jeden skarb, a gdzie jest drugi? Nie wiem, tam jest drugi, okej. Dobra. No i świetnie. Oni się zajmują niedźwiedziami. A ja pójdę ograbić kolejny skarb. O, zabili te niedźwiedzie, szybko poszło. Nie ma się co dziwić, jak jesteś tam tylu. Dobra, włazimy tutaj do góry. Będziemy tu jeszcze przez chwilę bezpieczni. Przynajmniej na tyle, żeby podnieść ten skarb, bo niczego więcej mi tutaj nie potrzeba. No, podnieść to. Nagrodniki. Nic więcej mi nie potrzeba. Możemy stąd iść. Siema, siema panowie. Jak tam się bawicie? Mam nadzieję, że dobrze. No i to tam wszystko jedno. No i... Ekipa zgubiona chyba. Nie, nie zgubiona jeszcze. Tutaj jeszcze jest jeden koleżka, ale to bez znaczenia. I pościg zgubiony. Teraz możemy zrobić sobie fast travela. Żeby odebrać nagrodę, tylko gdzie dokładnie, bo to było gdzieś tutaj. Ateny są tutaj. 3000, żeby spłacić wszystkie zlecenia. Dużo trochę. 3800 wręcz. To jest trochę za dużo. Ja nie zarobiłem chyba na tym ataku dużo więcej. Na razie nie będę płacił, poczekam. Oczywiście łyczek picia. Na lepszy komentarz. Dzisiaj już wypocząłem w miarę. W ogóle nie byłem jednak dzisiaj w pracy, bo miałem być dzisiaj w pracy, dlatego wczoraj nagrywałem Minecrafta, to jest przymusu. Odcinek chyba 12 albo 13. On trochę do dupy wyszedł. Ale co? Ale Aleksandra, nie wiem. Pozdro dla Aleksandry, ciekawe czy pamiętam. Do you have my seals yet? Yes, I have the seals for you. This will show those idiots in the assembly we're making progress. Interested in getting rid of more polemochoses for me? I'm interested. I'm impressed with your work. Did you expect any less? I had hoped, but hiring you was a gamble. Most things in life are. I am perhaps a bit more willing to gamble than my fellow generals would like. If you take no risks, you win no wars. Exactly.
How is it a mercenary understands this when the greatest generals of Athens don't? I'm not sure whether I should feel flattered or insulted. The Spartans are trying to find our supply lines. We've caught several spies already. We cannot afford such a loss. Not if you want to keep your troops alive, no. I need you to kill more of their commanders. Leave their hoplites without leadership. They'll be scrambling. Are you sure? Spartans are fierce warriors. Warriors, yes. Thinkers, no. They react like wild animals. Put them in a situation that requires genuine thought, and they fall apart. Kill the commanders and bring me their seals. We'll see how the other generals react to that. I'll get you your seals. The sooner the better. I know what I have to do. Nie ma co kontynuować rozmowy chyba. Nie wiem, coś mi się nie podoba z tą wydajnością dzisiaj, naprawdę. 38 tysięcy expa, 1/3 poziomu za nami. A na tą chwilę to będzie tyle. Ja zobaczę, co z tym komputerem chodzi, bo nie wiem, dlaczego on tak dzisiaj dziwnie chodzi. Jeśli chodzi o wydajność, słabo. Może za mało miejsca na dysku, może to jest fakt, bo zapchałem sobie cały dysk do pełna. Zobaczmy sobie jeszcze nie P, tylko M. Ile to teraz? No dobra, no to sprzedajmy. Sprzedajmy, zapłaćmy to. Niech będzie, dobra. No, zobaczył mnie najemnik, ale nie będzie mnie bić. Dobra, no to tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. No i cześć.